Maciej Kurzajewski może stracić pracę w TVP. Ekspert nie ma wątpliwości. W tle romans z Cichopek. Maciej Kurzajewski bez wątpienia może być określony mianem jednej z twarzy TVP. Dziennikarz odpowiada w końcu nie tylko za wydarzenia sportowe, ale również regularnie prowadzi Pytanie na śniadanie z Katarzyną Cichopek. Czy po zmianie władzy nowy zarząd z niego zrezygnuje? Ekspert nie ma dla niego dobrych wiadomości. Nowe TVP po wyborach. Choć rozmowy koalicyjne wciąż trwają, wszystko wskazuje na to, że dotychczasowa opozycja utworzy rząd i szybko będzie chciała wprowadzić zmiany. Te będą między innymi dotyczyły telewizji publicznej, która zdaniem wielu w ostatnich latach stała się propagandową tubą władzy. Borys Budka z Koalicji Obywatelskiej udzielał już wypowiedzi na ten temat w rozmowie z Wirtualną Polską. Zapytany o to, czy zmiany w TVP będzie można porównać do tsunami, stwierdził, że to mało powiedziane. Czego więc można się spodziewać? Kto odejdzie z TVP? Na tę chwilę nie ma jeszcze żadnych oficjalnych ustaleń, bo do zmiany władzy wciąż nie doszło, ale w mediach przewijają się nazwiska pracowników TVP, którzy potencjalnie jako pierwsi mogą stracić pracę. Chodzi głównie o dotychczasowych dziennikarzy informacyjnych i publicystów. Najbardziej oczywiste wydają się kandydatury Danuty Choleckiej i Michała Rachonia, którzy są uważani przez przeciwników rządów PiS za główne twarze ich rzekomej propagandy. Niewykluczone jednak, że nowe szefostwo podziękuje także innym, nie mniej rozpoznawalnym postaciom. Maciej Kurzajewski wyleci z TVP? Profesor Piotr Drzewiecki, który jest medioznawcą, w rozmowie z Onetem stwierdził, że w nowym TVP może też nie być miejsca dla osób spoza serwisów informacyjnych, które mogą się w jakiś sposób źle kojarzyć widzom. Okazuje się, że taki los może podzielić Maciej Kurzajewski. Dlaczego? Profesor skrupulatnie to wytłumaczył. Niemniej jednak są postacie, których pozostanie będzie wywoływać kontrowersje. Myślę przykładowo o Macieju Kurzajewskim. Manifestował konserwatywny styl życia, zgodny z polityką partii, ale kłóciło się to z jego prywatnym postępowaniem, romansem i rozpadem małżeństwa, o którym wiemy z tabloidowych portali. Nie interesuje mnie jego życie prywatne, ale mimo wszystko wpływa to na jego wizerunek. Na ten dysonans, hipokryzję ludzie będą zwracać uwagę.